Superbet, sponsorem głównym GKS-u Tychy. Dzień dobry Państwu. Pomeczowy komentarz odnośnie tego spotkania. Zaczynając od końca, na pewno jest nam szkoda, że nie wywozimy stąd trzech punktów. Patrząc na pierwszą połowę, wiadomo, jak jest przeciwnik jeszcze gdzieś tam świeży, niezmęczony, to może to wygląda, że nie jesteśmy w stanie wyjść, otworzyć gry z własnej połowy, ale my nie staramy się raczej grać dłuższych piłek, więc próbowaliśmy do momentu, aż się zrobiło więcej miejsca. Myślę, że gdzieś tak od 25-30 minuty pierwszej połowy to miejsce się już więcej znalazło i do przerwy już było kilka fajnych sytuacji z naszej strony. Szkoda, że niewykorzystanych. Z drugiej strony GKS Tychy nic nie stworzyło do przerwy. I w drugiej dalej kontynuowaliśmy tą naszą grę dobrą w polu. Jeszcze lepsze sytuacje, wyborne sytuacje, kilka stuprocentowych sytuacji. Z drugiej strony też nasza obrona świetnie się dzisiaj spisywała i oprócz jakichś stałych fragmentów gry, jakichś przypadkowych wbić, nie pozwoliła się zaskoczyć zespołowi Tych. Dlatego nam jest bardzo, na pewno jesteśmy rozczarowani, że nie ma tu trzech punktów. Dużo sytuacji bramkowych z naszej strony, z drugiej strony bardzo dobra gra w defensywie też z naszej strony i szkoda, bo zawsze zwycięstwo to są trzy punkty, to jest duża różnica niż mecz zremisowany. Dzień dobry. Szczerze krótko, można powiedzieć, że gdzieś tam w przekroju całego spotkania byliśmy lepszym zespołem. Wykreowaliśmy sobie więcej sytuacji i szkoda, że gdzieś tam nie udało się żadnej z tych sytuacji zamienić na bramkę i dzisiaj wywieźć się stąd trzech punktów, ale ważne, że gdzieś ten punkt jednak stąd wywozimy i po prostu dopisujemy do swojej zdobyczy. Bo gdzieś tam jakby nie patrzeć, żeby być na tym szczycie, trzeba cały czas gdzieś te punkty robić i po prostu z każdego spotkania wyciągać maksa. Dzisiaj się udało na tyle i najważniejsze, że po prostu idziemy do przodu. Dziękuję bardzo. Czy mamy pytania? To ja mam. Kamil, powiedz mi, czy czujesz pewien niedosyt, bo moim zdaniem, szczególnie ta druga część spotkania w waszym wykonaniu była naprawdę dobra. I były takie fragmenty, kiedy praktycznie nie schodziliście z połowy GKS-u Tychy, tworzyliście tych sytuacji kilka. Może nie były one takie super stuprocentowe, ale gdzieś brakowało niewiele, żeby skierować tą piłkę do bramki. No na pewno. Myślę, że nie ma tutaj co ukrywać i trzeba dzisiaj Konrada Jałocha bardzo pochwalić, bo ten mecz jakby nie patrzeć im wybronił swoimi interwencjami, okej, czasami szczęśliwymi, ale wiadomo, no to też jest ważne. Początek może mieliśmy troszeczkę tego spotkania gdzieś tam zbyt nerwowy, wiadomo, no wróciliśmy po tej przerwie i nie do końca jeszcze to wszystko funkcjonowało, ale później wszystko kontrolowaliśmy, zdecydowanie druga połowa była już pod nasze dyktando. Oczywiście, że jest niedosyt, ale tak jak wspomniałem wcześniej, no dzisiaj się udało po prostu wyciągnąć z tego jeden punkt i trzeba się z tego cieszyć, choć wiadomo, niedosyt zawsze pozostanie, nawet jakbyśmy po prostu te spotkanie wygrali, nie do końca byśmy byli ze wszystkich rzeczy zadowoleni. Ten mecz to taki dobry fundament na to, żeby chcieć od siebie wymagać się czegoś więcej i w kolejnych meczach gdzieś na bazie takich spotkań jak ten dzisiejszy budować te sukcesy pod Beskidziem? Ja wspominałem już w niektórych wywiadach przed tą rundą, że uważam, że jesteśmy lepszym zespołem o kilka procent niż tym, który był w pierwszej rundzie, świadomym i bardziej zdyscyplinowany w tych rzeczach, nad którymi pracowaliśmy, bo po prostu musieliśmy pracować. A w pierwszej rundzie, w pierwsze pół roku nie było na to czasu, bo po prostu zespół się gdzieś tam tworzył i funkcjonowaliśmy z meczu na mecz od tygodnia do tygodnia, a te ostatnie dwa miesiące po prostu mogliśmy pracować wspólnie, bez problemu, bez kontuzji. Po prostu to było widać, że po prostu już jest lepiej na pewno niż było i myślę, że większość meczów naszych będzie tak właśnie wyglądać, że będziemy po prostu chcieli przeciwnika zdominować, ponieważ mamy silny zespół, mamy silną ławkę, mamy naprawdę ciekawy zespół, który gdzieś tam, mówię, może dużo zamieszać w tej lidze. Dzień dobry.
A więc zaczynamy tą rundę jednym punktem, natomiast sam mecz kosztował zawodników naprawdę takiego ogromnego wkładu i emocjonalnego, i fizycznego. Dzisiaj chcieliśmy grać z przeciwnikiem, z Podbeskidziem wysoko, tam chcieliśmy przeciwnika zmuszać do błędu, chcieliśmy tam odbierać piłki i wielokrotnie nam się to udawało, tym samym też utrzymywaliśmy przeciwnika z dala od naszej bramki. Oczywiście zdarzały się też takie momenty, gdzie przeciwnik uciekał spod tej presji. Natomiast też w tych sytuacjach, gdzie te piłki odbieraliśmy, czy to na połowie przeciwnika, czy na naszej połowie, wyprowadzaliśmy kilka groźnych kontrataków. Niestety dzisiaj jeszcze nie zdobywamy bramki, ale z takimi na pewno nadziejami będziemy przystępowali do następnego meczu. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Konrad, jak to wyglądało z Twojej perspektywy? No bo wydawało się, że tej pracy miałeś całkiem sporo na boisku. Dzień dobry. Czy było sporo pracy? Nie wiem, za dużo jakoś może takich klarownych sytuacji nie mieli. Cały czas gdzieś tam się kotłowało w polu karnym. Dużo też obrońcy, czy Nemania, czy Kamil czyścili, czy boczni obrońcy. To, co było gdzieś tam w moim zasięgu i z czego ja miałem się wywiązać, to mi się wydaje, że się w miarę wywiązałem i to jest najważniejsze, a na pewno zabrakło troszeczkę więcej konkretów z przodu. Myślę, że też z przetransportowaniem trochę tej piłki z defensywy płynniej do ofensywy i wyklarowaniem sobie jakiejś takiej dogodniejszej sytuacji. Tak to więcej z mojej strony wyglądało. Dziękuję bardzo. Czy mamy pytania? Jeśli nie, mamy pytanie? Proszę nie, bardzo. Spoko. Możemy... Proszę bardzo. Ja w sumie do trenera tutaj. Trenerze, czy możemy być zadowoleni z tego, że GKS-Cyk nie stracił tej bramki w dniu dzisiejszym, bo były takie momenty, kiedy Podbeskidzie gdzieś tam tak trochę siadło na GKS-ie i stworzyło kilka takich sytuacji. Nie mówię, że one były stuprocentowe, ale mogły być groźne. Tak, ten mecz był tak na dobrą sprawę otwarty. Ten wynik też był sprawą otwartą, bo w tym momencie, gdy faktycznie przeciwnik dochodził do głosu gdzieś, kotłowało się, tak jak tu i Konrad mówi, pod naszą bramką. Na szczęście też to poświęcenie naszych zawodników spowodowało, że przeciwnik tej bramki nie zdobył, ale też tutaj za sprawą Konrada. Także na pewno to jest też taki plus tego meczu, bo oczywiście chcielibyśmy mieć w każdym meczu zero z tyłu i oczywiście chcielibyśmy mieć coś z przodu. No dzisiaj nie powiodło się to drugie, ale tak wspomniałem, też jeszcze tylko dodam, że naprawdę graliśmy z drużyną, również takim mocnym kandydatem do awansu i tak możemy też i docenić ten punkt dzisiejszy, ale też na pewno jakiś niedosyt jest przy tych momentach, które, zwłaszcza w tych momentach, kiedy tą piłkę odebraliśmy i wychodziliśmy z kontratakami, ale tak po prostu dzisiaj się złożyło, że podzieliliśmy się punktami. Superbet, sponsorem głównym GKS-u Tychy.